Nawiązując do pierwszej części, mówiliśmy, że gdy naród wybrany jest na wygnaniu, Bóg jest w ukryciu, ale jest obecny, tylko działa w inny sposób. To są właśnie te różne działania Boże. W Księdze Estery też widzimy, że szeroka jest ta paleta różnych nieprzyjaciół ludu Bożego. Kiedyś był Faraon, kiedy indziej byli Grecy. Tutaj mamy znowu Hamana. O nim jeszcze też za chwilę coś powiemy. Także również w tych sytuacjach Pan Bóg różnorodnie interweniuje, ale On zawsze znajdzie odpowiedni sposób, żeby we właściwym czasie wyratować swoich wybranych. Nawiasem mówiąc, tak myślę, że to, co też nas łączy z tamtym światem, to to, że my w ogóle żyjemy w kulturze, która odrzuciła Boga, tak, odepchnęła Go od siebie. I na końcu, krok po kroku, ten świat uwierzył, że sam jest dziełem przypadku. I prawdę powiedziawszy, to nie jest prawda, która wyzwala. Taka prawda to zniewala. Wpędza w poczucie beznadziejności, w jakieś takie samozniszczenie, ponieważ wszystko staje się absurdalne. I tutaj jest rola dla nas, w tym wypadku jako Kościoła, jako oblubienicy Mesjasza, że naszym zadaniem jest tego ukrytego Boga objawiać temu światu. To jest trochę tak, jak gdyby światło świeciło za nami, nie przebijało się przez rząd właśnie ciemnych postaci i nagle pojawia się świadek, który jest przeźroczysty i przez niego światłość przedziera się w ciemności świata, który odrzuca Boga. I to jest właśnie nasza rola. Oczyszczonych, odkupionych krwią baranka, aby wypromieniowywać Jego światłość właśnie w ten pusty świat, który sam siebie tak naprawdę skazał na wygnanie i oddzielenie od Boga. Ale Bóg tego świata szuka i dowodem na to jest to, że my tu jesteśmy, którym powierzono dzieło pojednania z Bogiem. W imię Chrystusa, w imię Mesjasza. Też włączamy się w to, do czego Bóg wcześniej powołał Izraela i co jeszcze Izrael wykona, szczególnie w czasach ostatecznych. Także nasze zadanie to odkrywanie przed niewierzącym światem obecności Wszechmogącego. I to niestety w dzisiejszych trudnych czasach czasem nie da się zrobić tylko słowami. Po prostu trzeba być świadkiem, tak? Być w takiej integralnej całości. I tutaj możemy też parę wskazówek na ten temat znaleźć, jak popatrzymy na Mordochaja i na Esterę. Co z nimi musiało się stać, żeby oni mogli być użyci w Bożym planie? Ponieważ na początku wydaje się, że oni byli od tego planu oddaleni. Oni mogli już w tym czasie być w swojej ojczyźnie w Judei, tak? Od czasu dekretu Cyrusa. To jest rok 538 przed naszą erą. Tu trzeba liczyć na odwrót. Więc jak tu mamy 450, ja też dobrym matematykiem nie jestem, ale to mogło być koło 60, 70 może nawet lat, od kiedy ten dekret się ukazał. Później około 515 zbudowano drugą świątynię, więc i świątynia już mogła w tym czasie być. A oni ciągle są w Persji, czyli w dawnym Babilonie. Jest pytanie właśnie, ludzie, co wy tutaj robicie? Czy na pewno żyjecie zgodnie z waszym powołaniem, jeżeli dla was jest wybrana ziemia obiecana i tam Bóg chce was używać? Ja wiem, że łatwo się tak mówi, jak sobie pomyślę o tych ludziach, którzy nagle mieli opuścić miejsce, w którym już 70 lat przebywali, tak? Wcześniej, kiedy ten dekret wyszedł. To już było kolejne pokolenie. I jeżeli zadomowili się w tej ziemi, mieli tam rodziny i teraz myśleli o niepewnej przyszłości, bo w Judei, czytamy księgę Ezdrasza, Nechemiasza, tam było źle, niebezpiecznie. Były same braki, słabości, jakieś rozmaite niemożności, w zasadzie nieurodzaj,
ziemia trochę zdziczała, była pełna różnych wrogich mieszkańców, wrócić z powrotem na tor Bożego planu po tym, co zniszczyło nieposłuszeństwo, no nie jest prosto. Mury rozwalone, jeśli chodzi o Jerozolimę, a po świątyni po prostu tylko jakieś osmalone szczątki. Jak tylko chcieli budować, od razu odezwał się przeciwnik. Jakaś wymiana listów do namiestnika i tak dalej. Więc to było to tło. I spośród bardzo licznej diaspory wróciło kilkadziesiąt tysięcy. Jak czytamy, że mieli to być ci, których serce Pan poruszył. To też była pewna duchowa, można powiedzieć, klęska. To nie było, że o, jak nas tylko wypuszczają z niewoli, to my hurtem wszyscy, tak jak tu szliśmy, to tam wrócimy. To by było fajne. Ale okazuje się, że jednak ta niewola odcisnęła takie piętno, że oni, chociaż wyzwoleni trochę jak ptak w klatce, otwarte drzwiczki, a oni nie wychodzą. Bo tu sobie tak dziobią. W końcu po co latać? Jak można na tym pręciku siedzieć? Coś mniej więcej w tym rodzaju. Więc myślę, że nawet mniej niż 10% tak naprawdę powróciło do Judei. I wśród nich w kolejnych latach mamy właśnie takie osoby jak Mordochaj, Estera, i te ich imiona pokazują, że oni się wtopili w otoczenie. Właściwie Mordochaj też dla bezpieczeństwa nie ujawniał Esterze, o czym czytamy, jakie jest jej pochodzenie przez długi czas. No i wiemy, to jest dosyć naturalne takie zachowanie. W naszym kraju też po wojnie był proces odwrotny, że ci, którzy wiedzieli, to woleli zapomnieć i też nie uświadomić swoich potomków. To są bardzo realne dylematy i trudno jest tutaj tak, prawda, jednoznacznie sobie osądzać pewne postacie. W każdym razie skutek był jednak taki, że nie było to miejsce, w którym oni powinni się znaleźć, mimo że może było im wygodnie. I patrząc, że jest im tak wygodnie, może myśleli, no w sumie to może jest Boży plan. Bo człowiek ma taką tendencję. Skoro mi dobrze idzie, tu dobre układy mam lokalnie, no zarabiam. Tylko że Słowo Boże coś innego mówiło. I tutaj zabrakło jednak pewnej wytrwałości takiej, żeby się bardzo mocno uchwycić tego słowa, żeby przylgnąć do Boga i zapragnąć udania się nawet pomimo trudności do tego miejsca, gdzie mogę być użyteczny dla Boga. To był ten dylemat. I co się stało? Przez pojawienie się Hamana następuje zwrotny punkt w ich życiu. Więc to też jest tak, że czasem Bóg posyła Hamanów, żeby wytrącić z duchowego letargu. W czasach Samuela, końcówki sędziów, na przykład posłał Filistynów. I ta ich presja spowodowała, że Izrael zamienił się w monarchię, tak? Stał się królestwem. I ostatecznie był to postęp. Potem Bóg znalazł Dawida na króla. Więc taki przypadek tutaj mamy. Więc najpierw Mordochaj, jak usłyszał, że planowana jest zagłada, to jest też ważne, że nie załamał się, bo nagle musiał wszystko zobaczyć w innym świetle, że a nie, jednak nie, nie ułożę sobie tu wygodnego życia w tym świecie, w którym jestem. Wydawało mi się, że będę bezpieczny. I trzeba powiedzieć jedną rzecz. W obronie Królestwa Perskiego przez większość swojego istnienia to było tolerancyjne królestwo. My przez właśnie tylko tą historię jedną trochę możemy mieć takie wyobrażenie, że to byli bardzo tacy prześladujący mniejszości czy coś takiego. Otóż nie. To królestwo to była jedna wielka mozaika różnych narodowości. I kolejni królowie tak naprawdę pozwalali na bardzo dużo. Prawdopodobnie Cyrus też liczył, że jak zezwoli Żydom na powrót, których tu zniewolił jego poprzedni przeciwnik polityczny, tak, Nebukadnesar, to oni po prostu będą z nim współpracować. I co z tego, że z powrotem w Judei? To jest bardzo racjonalne. Także tu też była taka sytuacja. Ale to była właśnie pułapka. To trochę jak w ziemi Goszen w Egipcie znowu. I nagle właśnie przychodzi takie zaostrzenie sytuacji, które też powoduje, że musimy
uporządkować priorytety i zadać sobie też pytanie, kim ja właściwie przed Bogiem jestem. Bo czasami życie nie skłania nas do takich pytań. Czasami idziemy za Panem, ale takie naprawdę realne pytanie pojawia się w obliczu jakichś zdarzeń już po iluś latach. Ale pocieszające jest to, że możemy brać przykład właśnie z Mordochaja, który nie dał się przygnębić. To byłoby dopiero zwycięstwo Hamana. Gdyby on powiedział, to dla mnie już teraz nie ma żadnej nadziei, to już jest koniec. To trochę jak bokser na ringu, a w sumie życie wiary jest pewnym bojem. I wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie w pierwszej rundzie otrzymuję cios, przewracam się, ale szybko wstaję. A wszyscy krzyczą, koniec walki, przegrałeś. Ja, wielki dryblas, zaczynam im wierzyć, czuję się słaby i schodzę z tego ringu. No to to jest przegrana w zasadzie jeszcze przed walką. I czasami właśnie w takim duchowym życiu też tak jest, że oskarżyciel tak nas oskarża, żeby wyolbrzymić nasze winy, żebyśmy się nie podnieśli, nie myśleli nawet o tym. I Mordochaj nie dał się wpuścić w coś takiego. I tutaj rzeczywiście też rabini zastanawiali się, kiedy Bóg przebacza Izraelowi na przykład. Powiedzieli dosłownie w tym ułamku sekundy, chociażby to był nie wiem który już upadek, kiedy jeszcze człowiek nagle otrząsie się i zawoła do Boga, Boże ratuj, zbłądziłem. Mówią, w tym momencie ma przebaczone i powinien trwać w tej ścieżce powrotu do Boga, a nie zastanawiać się, ile razy zawiódł. Także stawia czoła wyzwaniu, poszedł do śródmieścia tego miasta, porozbudzał wszystkich i to było też duchowe przebudzenie, można powiedzieć, tamtej społeczności żydowskiej. Wszyscy zaczęli się modlić. Nagle przypomnieli sobie, jakiemu Bogu służą. Zdjęli te swoje codzienne perskie szaty i założyli wory pokutne. Czyli to, co język hebrajski nazywa teszuwą, powrotem do Boga. Popiół, żałoba i potem zwrócili się też do Estery. Także Mordochaj jest człowiekiem, który uporządkował swoje życie, który ma teraz właściwe priorytety, który zrzucił przede wszystkim maskę. To jest też pytanie. Mówiliśmy o karnawale i o maskach. Widzimy, że w księdze Estery tych masek jest pełno. Te pozorne zdarzenia są maskami. Teraz imiona, które ludzie przyjmują, też są maskami. Prawda, imię Mordochaj też nie było żydowskie. Pochodziło od, prawdopodobnie od Marduka, jednego z bóstw babilońskich. Estera, no to jak mówiliśmy, od Istar czy Isztar. Może mieć też inne znaczenia, ale raczej od tego. I on, to też jest dobry przykład, nie zostawia tej wieści dla siebie niejako, ale wpływa na rozbudzenie duchowe Estery. Odbywa się to dosyć dramatycznie. 4:13 czytamy, jak rozmawia z nią. Ona w pierwszej chwili nie chce udać się do króla, nie chce ryzykować i on mówi jej twardo. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Tu chodzi o rodzaj zbawienia, można powiedzieć, tak? Ratunek jej własnego życia, ale też szerzej uczestnictwo w Bożym planie, jeżeli ona przyczynia się do ratowania właśnie ludu Bożego. Przyjdzie skądinąd. I to jest też bardzo ważna myśl, że Bóg miał jeszcze gdzieś, o czym tu się nie dowiadujemy, jakiś plan B i C. Miał jakieś imiona, których my dzisiaj nie znamy, które pojawiłyby się w dalszej kolejności. I to też jest ważne. Dzisiaj może stoję przed jakąś szansą od Boga, ale jeszcze jej nie wykorzystałem, ale Bóg już upomina się o to drugi lub trzeci raz. To uwaga, bo za którymś razem może już przestać się upominać, żeby mnie użyć.
i na pewno i tak zrealizuje swój plan. Przyjdzie skąd inąd. Jeszcze tutaj nawiążę do tego, co Krzysiu mówił, że to ma też takie bardzo wąskie odniesienie też do postawy wobec Izraela, wobec narodu żydowskiego. Jeśli my nie zajmiemy naszego stanowiska, właśnie jako chrześcijanie, jako ci, którzy wierzą w Boże obietnice, w przymierze Boga z Izraelem i być może w jakichś sytuacjach nie staniemy też we wstawienniczej modlitwie za Izraelem, to możemy też stracić swoją szansę uczestniczenia we wspaniałym Bożym planie, za który kiedyś otrzymamy od Niego szczególną nagrodę, kiedy Go spotkamy. Może usłyszymy, to była piękna walka, jaką stoczyliście. Jaka walka? Ja spokojnie żyłem. Walki to były tam, nie wiem, w Izraelu, IDF walczył. Nie, nie, nie. Zanim oni zwyciężyli, to wy żeście zwyciężyli. Tu w Polsce wstawiając się, modląc się. Dlatego jeszcze dodam, bo może potem mi się nie uda, że dzień Purim tego samego dnia, ale do wieczora, czyli według liczenia żydowskiego, to jest jeszcze 13, jest coś takiego jak post Estery. Od brzasku, nie od wieczora poprzedniego dnia, ale od brzasku, czyli od poranku, na przykład we czwartek w tym roku to było, aż do wieczora, kiedy zaczyna się 14, Żydzi ortodoksyjni czy pobożni, prawda, poszczą. Niczego nie spożywają, ograniczają napoje i jeszcze inne formy przyjmują. Na pamiątkę tego postu właśnie, który wzięli na siebie właśnie Żydzi, Mordochaj i później też ci, którzy wstawiali się za Esterą. Tylko że jest taka sytuacja, że 13 to był tak naprawdę dzień walki. Dzień walki o ocalenie, który Bóg obrócił w ich wielkie zwycięstwo. Jest tu pewien problem. W czasie walki trzeba walczyć i mieć siłę. Czy to nie jest nielogiczne, że w dniu walki my pościmy? I odpowiedź jest taka, tak. Bo jest pytanie, zależy z kim walczymy. I list do Efezjan mówi, z kim my naprawdę walczymy. W 5 rozdziale jest powiedziane, że z tymi siłami niewidzialnymi. I wtedy ta ziemska zbroja dużo nie pomoże. Ale ta zbroja, którą jest właśnie post i wytrwałość w modlitwie, pomoże bardzo dużo. Dlatego właśnie w tym dniu walki, 13 Adar, jest post. To jest też ciekawe, że w bardzo podobnej sytuacji ucisku, okupacji, prawda, działał Pan Jezus, Jeszua. I chociaż powinien przecież jakoś odnieść się do kwestii Rzymu, rozmawiając z Żydami w tamtym czasie, w ogóle nic na ten temat nie mówi, tak jakby nie było okupacji. Mówi w każdym razie bardzo niewiele. Oni nawet oczekiwali, że w sumie może jakieś przyłączy się do jakiegoś powstania, czy może je spowoduje. Znaczy oni, niektórzy z nich, wielu z nich, zeloci różni. A tymczasem w nauczaniu jego nic takiego w ogóle się nie pojawia. Jakby, gdybyśmy tak czytali, nie wiedzieli, jaki jest kontekst i tam tych parę miejsc tak gdzieś pozasłaniali, że tam był gdzieś król taki czy taki, to byśmy może nawet nie wiedzieli, że tam jacyś Rzymianie są. Ponieważ on nie walczył politycznie z Rzymianami. Tu chodziło o to, żeby naród powrócił do Boga. Żeby upamiętali się. To wtedy bitwa jest wygrana. Obojętnie, czy z Imperium Perskim, czy z Imperium Rzymskim. Także widać to, że Mordochaj tym darem, który odzyskał, służy Esterze, nakłonił ją, niemal wymusił, aby się ujęła za swoim ludem, nawet za cenę życia. I tu jest ten moment, który definiuje jej życie, tak? Moment, który definiuje życie człowieka. Czasami takie momenty mogą przyjść dopiero po jakimś czasie chodzenia z Bogiem.
Ty i dom Twego Ojca zginiecie, jeżeli będziesz milczeć. Kto zaś wie, i to jest to zasadnicze, główne pytanie Księgi Estery, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? To bardzo króciutkie zdanie, to bardzo króciutkie pytanie. Ja myślę, że jej dotychczasowe wyobrażenia o sobie zupełnie runęły w tym momencie. Bo dotąd mogła sobie myśleć, że jest wielką szczęściarą. Wygrała dosłownie los na loterii. Była zupełnie jakąś nieznaną osobą, jeszcze sierotą. Opiekował się kuzyn z narodu, który wcale nie należał do elitarnych. To nie byli Medowie, to nie byli Persowie. Nawet w tych układach nie trzeba tutaj dużo mówić. Po prostu zwyczajna osoba gdzieś w jakimś takim zupełnie prowincjonalnym miejscu. I naraz, wtedy nie było mediów, telewizji, ale to, co jej się wydarzyło, to było jakby takim substytutem tego. Tak, w samym centrum uwagi. To będzie żona króla naszego. Od Egiptu czy od Etiopii, tak po Indie, ta wieść się rozeszła o niej. Wszyscy musieli wiedzieć, jak do tego doszło, jakie to było piękne, jakie wspaniałe, jakie romantyczne. I myślę, że wiele dziewcząt zazdrościło jej tego po prostu. I sobie mogła tak myśleć, ale udało się, ale fajnie. Może myślała nawet, że Bóg pomaga w tym wszystkim jakoś tam. Jestem dalej Estera, nikt nie wie, kim naprawdę. I naraz dowiaduje się, że jeżeli nie zdejmiesz tej maski, to możesz zginąć ty, zginiemy wszyscy. I na pewno dom twojego ojca i na tobie się zakończy ta historia. I to jest sytuacja, od której nie ma ucieczki. I teraz iść do króla, postawić wszystko na szali, nagle zrozumiała. To się wszystko układa w całość. Popatrzmy, wydarzenia zrzucają też swoje maski. Czasami patrzymy wstecz na nasze życie, na pewne wydarzenia, myśleliśmy, że to wszystko o to chodziło, a naraz okazuje się, że chodziło o coś zupełnie innego. Bardzo często jest to powiązane z Bożym wybawieniem. I czasami są zdarzenia, które w danym momencie nam się nie podobają. A potem, kiedy patrzymy wstecz, to widzimy, bez tych wydarzeń później nie byłoby szansy na jakąś bardzo ważną zmianę. Tu bym też mógł podać sam różne przykłady, ale myślę, że każdy z nas jest w stanie coś takiego odnaleźć w swoim życiu. Więc koniec udawania z tą perską księżniczką i naraz trzeba wrócić do swojego ludu. Trzeba odkryć na nowo ten duchowy związek ze swoim własnym narodem i z jego powołaniem. Także myślę, że te pytania, które miała Estera, są także ważne dla nas. Które królestwo jest ważniejsze? Czy zachowanie życia? Przecież może próbując je zachować, tak naprawdę je stracić. Punkt zwrotny, od którego nie ma ucieczki. Ten sukces nagle widzi nie był tylko dla niej samej. Nie był tylko po to, żeby chodziła w glorii swojej zaradności, czy może jeszcze czegoś. On był po to, żeby w odpowiednim momencie rozpoznać Boży czas i usłużyć Bożemu narodowi. Myślę, że Estera przed tym wydarzeniem i Estera po tym wydarzeniu to zupełnie dwie różne osoby. Odpowiedź, której udzieliła, jest niesamowita. Bo na myśle czytamy, wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie, i pośćcie za mnie. To jest ktoś, kto zrzucił maskę, kto wie, kim jest, kto wie, jak się
właśnie poruszać w Bożym Królestwie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. To są pewne duchowe wskazówki. Również i ja, i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. I wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak nakazała mu Estera. Ta dwójka niesamowicie teraz współpracuje, odzyskując, można powiedzieć, wiatr w żagle, odzyskując wizję tego, kim mają być w życiu i w Bożym planie. Także widzimy w takim postępowaniu, w takiej decyzji, tak by można powiedzieć, dojrzałość, która przychodzi poprzez odwagę wzięcia odpowiedzialności. I czasem to jest trudne nawet w takim codziennym naszym życiu chrześcijan, aby tak w całej pełni wziąć odpowiedzialność właśnie przed światem, przed ludźmi. Czasami to tak troszeczkę próbuje się iść skrótami. Według tradycji żydowskiej człowiek ma 3 imiona. Jedno to jest to, które nadają mu rodzice. Drugie to jest to, które nadają mu ludzie. I wreszcie trzecie to jest to, które nadaje sobie sam. A ja bym powiedział, wywalcza sobie sam. Nasi kochani rodzice tak dają jakieś imię. Dla nich jesteśmy takim właśnie kochanym Janeczkiem, Zosią, Krzysiem. Dają nam to bezpieczeństwo. To jest w ogóle wyraz, który najczęściej w życiu słyszymy, tak? Nasze imię. No z ludźmi już tak wesoło nie jest. Chcą nas zaszufladkować w pracy, tak? A, Gośka, tak, wiem, która to jest. A, to ten taki. A ten, aha. Czasami bardzo mylnie wobec nas, czasami bardzo krzywdząco wobec nas. Ludzie gdzieś pędzą, bardzo szybko osądzają, tak? I nadają nam swoje jakieś imię. Chcą, żeby ono przylgnęło do nas. Ten już taki jest. Kiedyś na jakimś obozie, prawda, ktoś chciał zapytać o jednego chłopca o imieniu Dawid, ale tam było ich 3. Ale nie znał nazwiska, prawda, więc ten wychowawca mówi, no to jest taki, który najwięcej hałasuje. Aha, ten Dawid, co tak hałasuje, dobra. Imiona, to jest bardzo ciekawa sytuacja, że imiona Estery, Mordochaja były właśnie maskami, które ich ukrywały, ale tu jest jakby inna sytuacja. Estera nie wraca do imienia Hadasa, ale zamienia swoje imię właśnie będące maską, tak, imię w sumie jej klęski, w ogromne zwycięstwo. I dzisiaj w Izraelu Estera to jest najbardziej żydowskie z żydowskich imion. Mnóstwo Ester mamy. Ale gdyby ona wtedy podjęła inną decyzję, gdyby zdradziła swój naród albo zhańbiła w jakiś sposób, to dzisiaj byłoby to takie popularne imię jak Judasz. Pewno nikt by może nawet nie pamiętał o Esterze w ogóle. Nie byłoby tej księgi o niej akurat. Więc jest pytanie właśnie to, jakie będzie wyglądało nasze 3 imię. I nasze życie jest walką o to, jakie ono będzie. Z Mordochajem zresztą jest podobnie. Na samym końcu czytamy o nim. Wszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, w sensie Achaszwerosza, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w księdze dziejów królów medyjskich i perskich. Gdyż Żyd Mordochaj był 2. po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym przez współplemieńców jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. To też pokazuje, w jaki sposób Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Że chociaż on pozostawał tam na wygnaniu, to Pan Bóg
w odpowiedzi na tą jego postawę ukorzenia się i zmiany postawy, użył go do tego, żeby on budował pokój w tym otoczeniu, gdzie był. I objawiał też w ten sposób imię Najwyższego. Ale właśnie po tym wszystkim, przez co wcześniej przeszedł. Reasumując, Bóg wszystkich nas powołuje do swojego królestwa w określonym celu. I ten cel jest związany z danym czasem, w którym żyjemy. Tu właśnie jest to pytanie o wyczulenie, rozpoznawanie Bożych znaków czasu. I tutaj też obserwowanie gałązki figowej się bardzo przydaje. Że ona już mięknie, że zakwita. A to znaczy, że przyjście naszego Pana jest blisko. A to znaczy, że nie może to nie znaleźć odzwierciedlenia w moim życiu. Jednocześnie widzimy, że to zadanie nie wypełnia się automatycznie. Widzimy reakcję Estery, Mordochaja. Padają na kolana, wołają do Boga, wykonują ten pierwszy krok, może nawet rozpaczy. Ale Bóg to słyszy, odpowiada i podejmuje z nimi współpracę. I co? I oni nagle widzą, jak zdumiewająco Bóg działa, a miało go nie być. Jak odmienia sytuację wokół nich. Tak czytamy właśnie przepiękne zdanie w 9 rozdziale, 1 wersecie. W 12 miesiącu, to jest w miesiącu Adar, 13 dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, czyli miała odbyć się zagłada Żydów, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili. Nastąpiła odmiana taka. Oczywiście w ten sposób też Pan Bóg pokazał swoją surowość wobec prześladowców jego narodu i spełnił obietnicę, że włoży to wszystko, co oni planowali, na ich głowy. Także pytania do nas. Co w dzisiejszym świecie naprawdę ma wartość nieprzemijalną, a co w tym życiu jest tylko maską i pozorem? Bo święto Puri mówi też o tym, że Bóg kiedyś zrzuci wszystkie maski. I może się okazać, że to, co wyniosłe, to, co takie wyniesione, tak? To, co wszystkim wydawało się wielkie, zwycięskie, to jest naprawdę klęska, to jest naprawdę przegrana. To jest naprawdę jakaś zwodnicza myśl, która wpędza ludzi na jakieś fałszywe tory, w jakąś gonitwę za wiatrem, w jakąś próżność, gdzie zaniedbujemy wartości o wiele większe, właśnie w gonitwie za tym, co jest tylko pozorem i maską. Ze względu na co jestem tam, gdzie jestem? Czy to moja zasługa? W Księdze Estery znajdujemy przypomnienie, że naszym zadaniem jako ludu Bożego, ludzi wiary, jako dzieci Bożych na tej ziemi jest objawianie ukrytego Boga. Naszym wzorem jest sam Pan, który powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. I też kwintesencja ewangelizacji jest wtedy, gdy ludzie patrząc na nas mówią, zaiste Bóg jest pośród nich. Z tymi ludźmi jest Bóg. I właśnie życie świadka jest samo w sobie tą światłością, którą Bóg tam włożył w tym świecie, który nas otacza. Tu by można jeszcze tą myśl na różne sposoby rozwijać. W każdym razie, wbrew pozorom, widzimy, że Księga Estery, każde zdarzenie, które tutaj jest, właśnie każdy ten nieprzypadkowy przypadek mówi w sposób wyraźny, poświadcza. Oto nie zasypia ani nie drzemie stróż Izraela. I chciałbym na koniec przyjrzeć się króciutko tej parze tych właśnie antagonistów tutaj, Hamanowi i Mordochajowi. W sumie na samym początku Księgi Estery czytamy o nich obu,
trzecim rozdziale, na samym początku, po tych wydarzeniach, król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana i tu uwaga, syna Hamedaty, potomka Agaga. A wcześniej czytaliśmy na temat Mordochaja, że kim on był. Że był on Żydem, a po drugie był konkretnie z plemienia Beniamina i był synem Kisza. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, więc tu ma zachowaną całą swoją, że tak powiem, genealogię. Syna Szymejego, syna Kisza z plemienia Beniamina. O czym nam to mówi? Haman był synem Agaga. A kto to był Agag? Agag był królem amaleckim, amalekickim, z którym rozprawił się król Saul. W 15 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej o tym czytamy. Teraz nie mamy czasu, by dokładnie spojrzeć, ale bardzo zachęcam, bo to był też punkt zwrotny w życiu Saula, tylko w drugą stronę. On wtedy okazał nieposłuszeństwo Bogu. Dotąd mu się powodziło. Bóg przed nim usuwał wszystkich wrogów okolicznych. I na samym końcu, kiedy zyskał wytchnienie już od tych wrogów, miał się rozprawić z Amalekiem. Tak Bóg już powiedział w 5 księdze Mojżeszowej. A dlaczego? Znowuż polecam 17 rozdział 2 księgi Mojżeszowej, gdzie po raz pierwszy Izrael zetknął się z Amalekiem. Kiedy wychodzili z Egiptu, kiedy uciekali, kiedy byli bardzo zmęczeni, tak? Na czele szli najsilniejsi i torowali drogę, a ci wszyscy słabsi, jak również tacy wątłego ducha, zupełnie z tyłu. Ale to było ich miejsce, taki azyl bezpieczeństwa. Tam mieli być chronieni. I Amalek zamiast zmierzyć się, jak przystało, prawda, na mężczyzn z tymi z przodu, upatrzył sobie tych na końcu. Starców, kobiety, dzieci i wszystkich słabych, ułomnych. I to nam mówił właśnie o tej totalności zagłady, tak? Chęci zniszczenia, całości dla zniszczenia. Nie, że oni im przeszkadzali w terytorium, że ktoś się kogoś bał, nie. Tu widzimy, i Bóg powiedział, dlatego, że on w ogóle nie miał bojaźni Pana. Możemy powiedzieć, że tam jest taki zalążek tej duchowości złej, która zakończy się komorami gazowymi. Właśnie w Birkenau. Tam jest początek, Auschwitz. No i wtedy wiemy, że podjęto walkę. Mojżesz wtedy walczył też w taki sposób, że podniósł ręce i się modlił. A druga walka toczyła się na dole. Dwie paralelne walki. Kiedy jego ręce już mdlały, to prawda, Aaron i Hur podtrzymywali. I wtedy Izrael zwyciężał. I na pamiątkę tego umieszczono tam taki kamień, a także sztandar, tak? I Mojżesz miał przyłożyć do niego rękę i przed Izraelem powiedzieć, czy nazwał to miejsce Pan sztandarem moim, tak? I wtedy Bóg powiedział, oto walka między wami a Amalekitami jest z pokolenia w pokolenie. Ja te słowa słyszałem nie tak dawno w Oświęcimiu na rocznicach wyzwolenia 27 stycznia z ust prezydenta Izraela. Mówiąc o tamtych strasznych zdarzeniach, między innymi tak właśnie powiedział. Patrząc na to wszystko, na te komory, na tą całą sytuację. Oto wojna między wami a Amalekiem jest z pokolenia w pokolenie. Ale jest to wojna prowadzona w imię Pana, w której Pan zwycięża. I ta sytuacja związana z II wojną światową też to potwierdza, bo chociaż ta zagłada była ogromna i jest niepojęta, to ostatecznie jednak w tym wszystkim naród Boży ocalał, jak wiemy. I zakończyło się to założeniem państwa Izrael. Zakończyło się to wyprowadzeniem jeszcze tych ocalonych literalnie z różnych zakamarków, grobów, cmentarzy, gdzie się ukrywali i wielu z nich jednak wróciło do tej ziemi, o której
mogli tylko śnić sobie przez całe 2000 poprzednich lat. To jest naprawdę chwała dla imienia Bożego. To jest potęga Jego działań. Przewrócone do góry nogami narody. Tak jest. Tutaj jeszcze bym na moment tylko zwrócił na to uwagę, bo tu bardzo dużo myśli się nasuwa, tak? Saul, kim on był? On był synem Kisza z pokolenia Beniamina i to była jego rola jako pierwszego króla. I on tej sprawy do końca nie załatwił. To jest ciekawe, on pokonał Amalekitów, miał ich wszystkich już na widelcu i Bóg wiedział, co mówił. Za to, że oni niszczyli starców, kobiety, dzieci, Bóg powiedział teraz, ty wywrzesz na nich to samo. Ich serce jest nieskruszone, nie upamiętali się, nie ma w nich bojaźni Bożej. A on zaczął tak po ludzku myśleć i oczywiście też wiemy, że ocalili bydło, tak, cała ta historia. Z łupu zachowamy najcenniejsze. Samuel pyta się, co to za ryk bydła, słyszę, miało być wszystko wybite. A to chcemy na ofiarę złożyć najlepsze. Ale Bóg tego nie chciał. Czasami właśnie próbuje się tak religijnie uzasadniać coś. Czy Bóg naprawdę chciał takiej ofiary? I wtedy Samuel mówi, oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Tak, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I odwrotnie. Brak posłuszeństwa jest gorszy, prawda? Czy jest taki sam jak krnobrność, jak czary, jak bałwochwalstwo? To była właśnie ta sytuacja i początek upadku króla Saula. Przodka Mordochaja. I to jest bardzo ciekawe, jak dalekosiężne konsekwencje mogą mieć duchowe zaniedbania, tak, poprzednich pokoleń. I jednocześnie wielka nadzieja, że nawet po tylu latach Bóg stwarza szansę, żeby tą sprawę poprawić czy uregulować. To jest niesamowite, że dwóch potomków tych rodów 600 lat później, dokładnie 600 lat później, w jakiejś dalekiej Persji stanie naprzeciwko siebie właśnie w tej sytuacji. Tak jakby na nowo, nowy Saul, można powiedzieć, i nowy Agag. Tylko tym razem sytuacja już jest zupełnie odwrotna. Ktoś zapyta, ale przecież później Samuel, tak, zabił Agaga. Pisze, no wprost, wziął miecz i go porąbał przed Panem. Według tradycji żydowskiej dzieci Agaga po drodze zginęły. On sam tylko ocalał z tej rodziny, ale w tym okresie, zanim przyszedł do niego Samuel, prawda, kiedy on już tak się wyluzował i stwierdził, że jednak przeżyje, że Saul daruje mu życie, poprosił Saula o to, żeby przysłano mu jego nałożnicę, tak, na noc. I podobno wtedy począł syna, który potem był dziadkiem Hamana Hagadyty. Odnośnie tego pewien rabin tak to skomentował. Właśnie w sytuacji walki z grzechem, kiedy nie jesteś bezwzględny tam, gdzie powinieneś być bezwzględny, bo Bóg tego chce, to kiedyś będziesz musiał być bezwzględny, kiedy powinieneś okazać miłosierdzie. I rzeczywiście potem była taka sytuacja, że ścigając Dawida, Saul wybił całe miasteczko lewitów, kapłanów, tak, w Nob. Bez litości, kobiety, dzieci, starców. Czyli z kapłanami bożymi zrobił to, co tak naprawdę kiedyś powinien zrobić z Amalekitami. To jest bardzo poważna sprawa, ponieważ czasami pod płaszczykiem fałszywego miłosierdzia czy miłości chrześcijańskiej się coś toleruje, co potem ma bardzo złe skutki, ale nie będę rozwijał tej myśli. Warto jednak to czytać. I wrócimy do sytuacji, kiedy ta sprawa po 6 wiekach wraca jak bumerang w nowej odsłonie i stoją naprzeciwko siebie ci ludzie. Ja myślę, że tak w duchu to Mordochaj szybko się zorientował, kiedy tylko się dowiedział, kim jest Haman. Jak to się skończyło, wiemy, ale jest tutaj pewna taka trudność. Haman miał, jak wiemy, 10 synów i w wersecie 10, 9 rozdziału czytamy.
Tych 10 synów Hamana, syna Hammedaty, gnębiciela Żydów, wymordowali, w sensie zabili ich Żydzi, lecz na ich mienie swej ręki nie podnieśli. Właśnie w tamtym dniu zwycięstwa. A werset 13 mówi tak, Estera rozmawia z Achaszweroszem i mówi tak, to jest później, jeśli król uzna to za dobre, to niech wolno będzie także jutro Żydom będącym w Suzie postąpić jak dzisiaj i niech 10 synów Hamana powieszą na szubienicy. I teraz zadano sobie pytanie, jak? Oni już zginęli, to dlaczego ich wieszać dopiero? Jedno wytłumaczenie jest takie, że chodziło o tak zwaną ekspozycję ciał, tak, dla odstraszenia, dla pokazania tutaj zwycięstwa. Ale rabini, którzy szukają tutaj dziury w całym, powiedzieli, że w takim trochę proroczym duchu Estera powiedziała, że tu chodzi o innych synów innego Hamana. Że nie wiedząc o tym, przewidziała jakąś przyszłość. Bo ci już byli zabici. Ona mówi do króla, czy błaga króla o to, żeby kiedyś w przyszłości, znaczy mówi jutro. I tutaj mówią niektórzy tak, w Biblii, rabini, mamy dwa rodzaje jutra. Jutro, które naprawdę jest jutro i to jutro, które jest o wiele, wiele kiedyś później. Że takie jutro też jest. I to nas prowadzi do ciekawego zbiegu okoliczności. Ponieważ jakoś tak się utrwaliło, że w zwojach Księgi Estery, w Megilat Ester, w wielu bardzo poważnych wydaniach, które były potem kopiowane, a wiecie, Żydzi robili to strasznie dokładnie. Każda jota musiała być dokładnie przepisana przez kopistę. Jak ktoś przepisał już prawie cały zwój i na końcu popełnił błąd, to cały zwój szedł do kosza. Więc odtwarzano też sposób pisania tych ksiąg. I się nagle okazało, czytając, że w pewnych imionach synów Hamana są pojedyncze litery, które są napisane mniejszą czcionką niż pozostałe. Jest to jakiś taki dziwny wyjątek. Trzy litery. Litera Tav w imieniu Parshandata, litera Shin w imieniu Parmaszta i litera Zain w imieniu Vajezata. Strasznie dziwne imiona. No i mamy takie właśnie trzy litery. Tav, Shin i Zain. I egzegeci żydowscy są wyczuleni na wszystkie takie ustępstwa, szukają różnych znaczeń, się zastanawiają, czasem trafnie, czasem nie. Stworzyli z tego wyraz Tashaz. Ale okazało się, że to słowo nic nie znaczy. Szukano, sprawdzano, czy może kiedyś coś ono znaczyło, Tashaz. Okazało się, że nic. Ale ktoś policzył wartość liczbową tych liter i wyszło, że razem dają one żydowski rok 5707. Co w naszym kalendarzu jest rokiem 1946. To jest ukryte w imionach 10 synów Hamana i rok 1946. A to jest rok, kiedy zakończyły się procesy norymberskie. Zaczęły się końcem listopada 1945 roku i skończyły się 1 października 1946. Właśnie dla Żydów religijnych po II wojnie światowej Amalek stał się synonimem nazizmu i nazistów. Tylko najokrutniejsi wrogowie narodu żydowskiego bywali przez tradycję rabiniczną nazywani Amalekiem. I naziści w pełni zasługują na ten synonim. Przed sądem udało się zgromadzić 24 najwyżej rangą postawionych, tych, których złapano, zbrodniarzy hitlerowskich.
Po dokonaniu przesłuchań, tak, i wszystkich procesów zapadły wyroki. 12 z nich dostało wyrok kary śmierci, a 12 różne inne wyroki, od dożywocia przez wieloletnie więzienie, nawet kogoś zwolniono z kary. Ale 12 otrzymała wyrok śmierci. Wśród nich generał Jodl, tak, Hermann Göring, Martin Bormann, zastępca Hitlera. Jeszcze by można tutaj kilku wymienić. Byli to główni architekci całej tej hitlerowskiej machiny i zbrodni. I zostali słusznie osądzeni. Szkoda, że tak niewielu. Czy oni odpowiadają 12 synom Hamana, 10 synom Hamana, było ich 12, ale tu ciekawostka. Hermann Göring nie potrafił się pogodzić z tym, że ma być powieszony. I tu też ciekawostka, że nie rozstrzelani, lecz powieszeni. Tak jak synowie Hamana zostali powieszeni. Ale on powiedział, że jest żołnierzem i nie zasługuje na coś takiego i powinien zostać rozstrzelany. I udało mu się tej nocy, kiedy miał zginąć, w jakiś sposób dotrzeć, czy ktoś przekupił adwokata, który podał mu truciznę, i kiedy przyszli po niego, zażył cyjanek i już nie żył. Także zostało 11, ale Martin Bormann fizycznie nie był obecny na tym procesie. Skazano go zaocznie. Później okazało się, że zginął, próbując przebić się z oblężonego Berlina, czego wtedy nie wiedziano. Także 16 października 1946 roku wykonano wyrok kary śmierci przez powieszenie na 10 zbrodniarzach hitlerowskich, na 10 synach Hamana, Taszaz. Wśród nich był bardzo ciekawy przypadek, mianowicie mniej znany Juliusz Streicher. Chodzi o to, że był to człowiek, który nigdy nie zastrzelił żadnego Żyda w życiu. Nie dowodził też wojskami, które by szły gdzieś tam na Stalingrad, Moskwę, gdziekolwiek. Ani żadnymi Einsatzgruppen, komando, obozy, nic z tych rzeczy. On był odpowiedzialny za sianie nienawiści w propagandzie przeciwko Żydom. Tylko to. I robił to w sposób obrzydliwy. Zasypał Niemcy plakatami z różnymi wizerunkami Żydów jako wyzywającymi najgorszych. Wtedy nie była rozpowszechniona telewizja, tak? Więc to było takie, plakat był wtedy bardzo ważny. W literaturze od dziecięcej takiej niemalże już, prawda, w zerówkach ichniejszych takie płomyczki niemieckie pokazywały, jakim wrogiem narodu jest Żyd, jak go rozpoznać, jakie mają nosy, jakie mają obrzydliwe zwyczaje, porównywanie do robactwa, do brudu, do wszy i tak dalej. Wsączał ten cały jad w społeczeństwo. Przyczynił się poprzez rozpętanie takich postaw antysemickich do zwycięstwa Hitlera w 1933 roku, bo po jego propagandzie dwukrotnie zwiększyła się ilość zwolenników partii NSDAP. Dlatego, chociaż osobiście nikogo nie zamordował, to był pierwszy przypadek, że uznano, że w znaczący sposób przyczynił się do całego procesu zagłady. I on, żeby jeszcze bardziej dopiec Żydom, bardzo dobrze poznał ich kulturę, poznał ich święta. Niemcy byli bardzo cyniczni, tak? Na przykład likwidację getta warszawskiego zaczęli w Paschę. Po to właśnie, żeby jeszcze bardziej przygnębić Żydów. Robili takie różne wydarzenia w okolicach różnych świąt. Także Juliusz Streicher dokładnie znał judaizm, znał tą kulturę i znał również okoliczności święta Purim. I kiedy miał zostać na nim wykonany wyrok, oczywiście każdy by z dziennikarzy chciał tam być, sfotografować, ale to nie tak funkcjonowało. Mógł być tylko jeden dziennikarz, więc tego dziennikarza wylosowano. Rzucono losy, kto to ma być.
I on później opisywał, jak to wyglądało, że do samego końca w jakiś sposób Streicher nie potrafił się z tym wyrokiem pogodzić. Był bardzo przerażony. Mówił coś takim zduszonym głosem. Powiedział do nich, do tych wszystkich tam zgromadzonych, że kiedyś po was przyjdą bolszewicy i zrobią to samo, co wy ze mną. A kiedy stał już na najwyższym stopniu szubienicy, powiedział zduszonym głosem: Mein Purimfest 1946. To jest moje święto Purim 1946. Jest świadectwo tego dziennikarza i towarzyszących osób na ten temat. Patrząc na to wszystko, i podkreślam, myślę, że nie jest to jakiś ukryty kod Biblii, że to po prostu czysty przypadek. Nieprzypadkowy przypadek. Myślę jednak, że Pan Bóg szykuje nam ocalenie, kiedy my nawet jeszcze nie wiemy o zagrożeniu. I nawet w odniesieniu do naszego zbawienia jest powiedziane, że apostoł Paweł mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Boże ocalenie polega na tym, że Pan Bóg za nas myśli do przodu kilka ruchów w przód. I to jest ogromne poczucie bezpieczeństwa dla nas. Myślę, że takim wezwaniem bardzo ważnym Księgi Estery dzisiaj dla nas jest to, by na nowo dostroić się do myśli Bożej, na nowo dostroić się do serca Bożego, żeby przypadkiem nie znaleźć się w złej drużynie. Niestety w przypadku Mordochaja, Estery, innych Żydów okazała się prosta sprawa. Nie można być neutralnym w tej sytuacji. Mając Boże wybranie i Boże powołanie, nie można zachowywać takiej bierności, ponieważ w pewnym momencie przyjdzie taki moment definiujący życie człowieka. I dzisiaj też w kontekście przyjścia Pana, dotknięcia Jego stóp Góry Oliwnej, tych wszystkich wydarzeń, które będą działy się wokół Jerozolimy, tym bardziej musimy patrzeć na zieleniejące się drzewo figowe. Tam dzieją się absolutnie zdumiewające, niezwykłe rzeczy. Najbardziej mnie ujęło to, że Bóg dotyka też obecnie i objawia się w wspólnocie ortodoksyjnych Żydów. Tylko to jest tak zamknięte, hermetyczne środowisko, że te informacje nie przechodzą do nas. I to w sposób taki, w jaki misjonarze chrześcijańscy nie są w stanie w ogóle do nich dotrzeć. Poprzez proroctwa, poprzez znaki, poprzez sny. I pewien właśnie ortodoksyjny Żyd, który wierzy w Mesjasza Jeszuę, prosił o modlitwę Polaków. I powiedział: to mięknące gałązka drzewa figowego to jest nic innego, jak właśnie roztapianie się serc wielu Żydów ortodoksyjnych, którzy dotąd nie byli w stanie słyszeć o Mesjaszu. I rosnące przekonanie, że a jednak może jest to Mesjasz Izraela. I tu możemy odegrać wielką rolę, aby właśnie modlitwą uderzyć właśnie w tą twierdzę. Bo to się wydaje absolutnie nieprawdopodobne. Tam jest najtrudniej, tam jest najdalej. A jednak w jakimś sensie, w jakimś stopniu tam też bije serce Izraela, bije serce Bożego narodu. On tych ludzi kocha. I wierzę, że tak jak Józef ze swoimi braćmi, tak Mesjasz chce z nimi dzisiaj się spotkać. Jesteśmy im winni modlitwę.
To byli sąsiedzi, tak, nasi, mieszkali tutaj. Stało się to, co się stało. Przyszli wrogowie, poróżnili nas, pozabijali. Cierpieliśmy tu razem. Ale myślę, że bardzo szczególne znaczenie może mieć modlitwa wzniesiona z tej ziemi, gdzie wsiąkł popiół tych ludzi, tak? Ona jest niejako uświęcona przez to. To jest Boży naród. Tu są ich kości rozsiane w wielu cmentarzach naszej ziemi. I Bóg powiedział kiedyś, że je wzbudzi i te kości wrócą do Jerozolimy. Naprawdę powinno być to naszym brzemieniem, żeby też Boże błogosławieństwo spłynęło zwyczajnie na nas jako na zbór, jako na oblubienicę Jezusa Chrystusa. To może być bardzo silne wsparcie dla tego, co i w jakim miejscu jesteśmy czy służymy.